Witam, witam. Odcinek o bezsensownych rzeczach i sytuacjach w Naruto bardzo wam się spodobał, więc postanowiłem zrobić drugi wraz z waszymi komentarzami, także lecimy. Na początku standardowo daję najlepsze komenciaki z poprzedniego odcinka i wspierających kanału. Dzięki nim odcinki są tak często. Dzięki. A więc Zośka Papryczka pisze o tym, że bezsensowne jest to, że niektóre osoby umierają od jednego kunaja wbitego w plecy, a inni mogą mieć odciętą rękę czy rozcięty brzuch i wciąż żyją. Zgadzam się w 100%. Poruszałem ten temat niejednokrotnie i poruszę jeszcze raz. W tej bajce wiele razy się to zdarza. Ludzie potrafią być zabici przez głupotę. Raz jeden przyjmuje na siebie jakąś potężną technikę, a gdzie indziej panicznie boi się kunaja, bo o rany, zaraz umarnę, Boże, help! Najczęściej zdarza się to z postaciami kompletnie nieznaczącymi, jeśli chodzi o fabułę, ale też z tymi, którzy mają duży wkład w nią. Butcher pisze, że Nagato porzucił cały swój plan po gadce pewnego chłopca i tak. Talk no Jutsu jest tak słabą rzeczą w tym anime, że głowa mała. Ponownie, miałem nawet temu poświęcony cały odcinek, ale niektórzy próbowali tłumaczyć to chociażby tym, że twórca chciał pokazać, iż nie wszystko trzeba rozwiązywać przemocą, a główny bohater ma świetne umiejętności perswazji. I tak, może i chciał to pokazać, ale do jasnej anielki. Jakim trzeba być przegrywem, żeby mocno zakorzenione przekonania, które wykonywaliśmy od lat, tak jak w przypadku Obito czy właśnie Nagato, porzucić po kilkugodzinnej rozmowie z chłopcem, który jest mega silny i coś tam potrafi. Jak jeszcze Nagato już nie miał za bardzo możliwości jakkolwiek go pokonać, tak Obito był na znacznie wyższym poziomie niż Naruto. Ja osobiście jestem uparty i nie dam o tak się przekonać do czegoś, w co przestałem wierzyć kilka lat temu, dlatego też nie jestem w stanie pojąć tak prostackiej siły przekonywania. Enduro Strike napisał, że oczy można wymienić, rękę można dorobić, to dlaczego nogę Gaja już nie? I to jest zabawne. Ogółem już dawno przestałem oglądać Boruto i kompletnie nie mam pojęcia, co tam się dzieje i nawet nie chcę wiedzieć, tak przewiduję, że w końcu Gai wyjdzie z tego i będzie za kilkaset odcinków w pełni sił, tak jak było to z rokiem Lee. Tak czy siak, to co napisał Enduro, to jest sytuacja bez sensu. Gai od zawsze był full taijutsu, więc potężną stratą jest ta noga, którą mógłby naprawić i powinien to zrobić, lecz tak jak mówiłem, i tak pewnie tego dokona bez żadnych wspomagaczy. Paweł Grochoła przytoczył jeszcze kilka przykładów logiki Sasuke, która jest po prostu zabawna, ale o tym więcej nie będę mówił, powiedziałem wszystko w poprzednim odcinku. Ashiel mówi o tym, że bezsensem jest to, że przeciwnicy czekają, aż nasi bohaterowie ustalą jakiś plan, zamiast ciągle ich atakować. To akurat nie jest przypadłość tylko i wyłącznie tego anime, bo jest tak w naprawdę wielu produkcjach. To troszkę tak jak strzelanie przeciwników w głównego bohatera w filmach akcji. Nigdy nie trafiają, za to już ten sam bohater trafia za każdym razem. Osobiście nie mam pojęcia, co taki zabieg ma dawać, może jest to jakaś forma budowania napięcia, ale w tym momencie jest to bardziej mem niż coś, co faktycznie działa. Polski Michael Jackson przytacza ogólnie fajny temat, jeśli chodzi o Hokage, czyli że był trzeci Hokage, następnie czwarty, który zginął i znów trzeci i dopiero po śmierci trzeciego zaczęli szukać piątej. Jakby się tak zastanowić, to rzeczywiście było to zabawne. Tak jak jeszcze rozumiem zamysł postawienia trzeciego na starym stołku ponownie po zabiciu Minato, tak szukanie następczyni dopiero po śmierci Hiruzena było po prostu absurdalne. Bo ogólnie uświadomcie sobie to, że po śmierci czwartego Hiruzen był Hokage jeszcze jakieś 12 lat. W 12 lat nie znaleźli godnego następcy na jego miejsce, ale Kakashi czy Danzo zostali wybrani w sumie w ciągu dnia. Zabawne. Fox Hoxo, czy jak mu tam, napisał o tym, że Naruto kochał Sakurę i ją bronił, ale ona poślubiła Sasuke, który próbował ją zabić. I to również już poruszałem w swoim filmiku. Wydaje mi się, że Kishimoto chciał zadowolić większość osób, które shipowały dane postacie. Ja sam, będąc małym gnojkiem, bardzo chciałem, żeby Naruto i Hinata byli razem. Tak pewnie część chciała, aby Sasuke i Sakura byli razem i tu się wszystko zaczyna sypać. Bo to wszystko jest jakoś tak naciągane. Sasuke nie pasuje do roli ani ojca, ani partnera, tylko do badasa, którym zresztą był całe anime. Nie wiem, co się dzieje teraz tam w Burrito, ale serdecznie nie pozdrawiam tego związku.
Damian Nowakowski pisze o tym, że branie młodych geninów prosto z akademii na misje rangi A lub S i podpinanie tego pod to, że nie mają ludzi, jest bez sensu. I hej, gdyby nie to, że główne postacie chronią dwa z najpotężniejszych jutsu na świecie, czyli Talk no Jutsu i Fabuła no Jutsu, to większość z nich popadałaby jak leszcze już w pierwszych misjach. Zresztą, skoro mogą wysłać niedoświadczonych ninja na taką rzeź, to równie dobrze mogliby wysłać jednego dobrego Jonina, dla których trójka gówniaków nie byłaby przeszkodą do chronienia. Grit napisał o tym, że Naruto mieszkał sam, mimo tego, że Konoha miała sierociniec i mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Co jak co, ale kwestię jego samotności można by po prostu pominąć, gdyby to się dobrze rozegrało, a nie zostawiło samemu sobie. Ohoj Sad, weźcie zmieniajcie te niki na normalne, proszę was, przytacza kolejną fajną bezsensowność, czyli to, że nikt z dobrych prawie nie umarł i to, że rocznik Naruto jest ultra silny, gdy pozostałe roczniki są cienkie jak stringi. Skróciłem to pierwsze, bo tu ogólnie podchodzi pod to, że kunai można zabić każdego i to, że główni bohaterowie nie otrzymują prawie obrażeń. Tak czy siak nie do końca się z tym zgadzam, bo umarło trochę osób ważnych dla fabuły przez całe Naruto, także tutaj nie ma takiego czegoś, że kompletnie nikt nie ginie, ale co do roczników się zgadzam, tak jak drużyna Gaia chyba była ogólnie starsza o rok, tak wszystko toczyło się wokół tych podstawowych bohaterów. Nie było praktycznie nikogo, kto byłby ciut starszy lub młodszy i byłby na jakimś fajnym poziomie. Był wręcz taki skok, że albo bieżący genini, albo bieżący jonini. Michał Zalewski pyta, dlaczego Sasuke nie odblokował Sharingana po masakrze Uchiha, a dopiero w walce z Haku. To jest bardzo dobre pytanie, więc zapraszam ekspertów do spraw Naruto w komentarzach. Kilku na pewno ma na to jakąś teorię. Ja osobiście nie wiem, może był za młody. Alixa napisała, że Sakura w 414 odcinku wkłada dłoń do ciała Naruto i sztucznie pompuje mu krew, ale po wyjęciu rączka jest czysta. I to jest o tyle śmieszne, że to anime, gdzie nie ma jakichś dublów, tak jak w przypadku filmów, więc takie pomyłki nie do końca są na miejscu, ale to tak naprawdę już szukanie dziury w całym. Julian dała dwa przykłady, jednak skupię się na tym drugim, czyli Chouchou, która używała sobie motylka, żeby się odchudzić, gdy tymczasem Choji używał go, żeby znacznie podnieść swoje umiejętności, co powodowało to, że później był wycieńczony. Już kiedyś o tym mówiłem, Chouchou to godny następca Sakurwy. Jej używanie motyla było o tyle ciekawe, że potrafiła go używać mimo tego, że olewała co mówi jej ojciec, gdy pokazywał jej tą technikę. Było to totalnie broken, zresztą jak chyba całe Boruto. Ola Kuśmierz pyta, dlaczego wszyscy shinobi, którzy wybudzili się z nieskończonego Tsukuyomi, byli szczęśliwi pomimo tego, że w transie wizualizowali sobie swój wymarzony świat. I to jest temat bardzo godny podziwu, który nagrałem kiedyś sam i odpowiedź jest prosta. Nie wiem. Było to totalnie nielogiczne. Powinno być kompletnie na odwrót. To trochę tak, jakbyście mieli dostać kradzione 1 000 000 złotych, za które was nikt nie ukaże, ale ktoś wam je zabierze i jesteście szczęśliwi, bo nie macie kradzionych pieniędzy. Banalny przykład, ale taki wystarczy. Zachowanie ludzi po wyjściu ze świata marzeń powinno się zakończyć wielką depresją shinobi. W końcu jak jesteśmy u szczytu szczęścia i nagle w jednej sekundzie spadamy w przepaść smutnej rzeczywistości, to mało kto nie chciałby sobie strzelić w głowę. Sol przytoczył lub przytoczyła ciekawy argument, czyli to, że nazwę techniki wymyśla jej wynalazca, więc zabawne było to, że Obito nazwał swoją umiejętność Kamui, a Kakashi po odblokowaniu nazwał ją dokładnie tak samo. Nic dodać, nic ująć. Dio Brando pyta o to, co widzicie na ekranie. Odpowiedź brzmi tak. Podobno wziął to od adminów mojej bzdidy. Pozdro dla kumatych. Było też bardzo dużo komentarzy typu bezsensowna rzecz Sakura, z których bardzo się cieszę, ale hola hola. Nie rozpędzajcie się tak. Czy warto tak hejtować? Agresja i nienawiść nie pasuje tutaj, ponieważ rzeczy są przydatne, a Sakura nie. I to by było na tyle w tym odcinku. Znalazłem co ciekawsze przykłady, z którymi się zgadzam, albo chcę wejść w polemikę. I zobaczymy od ekspertów, co było przyczyną tego, że tak się stało, a nie inaczej. Odcinka trzeciego z tej serii najpewniej już nie będzie, bo nie wiem, czy znajdziecie coś równie ciekawego i będzie tego na tyle, żeby poświęcić temu cały odcinek, ale jeśli faktycznie tak będzie, to się za to zabiorę. Tymczasem to by było na tyle, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!
A, no i jeszcze jedno. Tym razem 10 minut nie było kompletnie wymuszone, po prostu nie znalazłem nic więcej pośród tak wielu komentarzy, ale i tak fajnie, że jest 10 minut. Pamiętajcie, że kocham was jak Tonton Shizune.